Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj troszeczkę odskoczni od WOTA sobie zrobimy. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Nie jest to żadna reklama gry ani nic takiego. Po prostu chcę troszeczkę pogadać nad tym, jak ewoluuje rozrywka, tym razem nie tylko komputerowa. Tu jest gra, która się nazywa... O kurczę... Gods... O, Dragon of Gods, coś takiego... Będziecie mieli w tytule, o, będziecie mieli w tytule, nawet nie pamiętam jak się nazywa. Wczoraj na streamie jakiś kolega sympatyczny polecił, żeby sprawdzić, bo to podobno niedawno wyszło. O co chodzi z tą gierką i dlaczego materiał robię? Dzisiaj pograłem w nią, nie wiem, z godzinkę, półtorej godzinki może. I widzę, że coś się zaczyna dziać. To jest gra... taka wieloplatformowa, powiedzmy, czyli można w to grać na PC-cie, można w to grać na Androidzie, czy na OS-ie, iOS-ie, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. W każdym razie jest to typowa gra o jakby levelowaniu i kolekcjonowaniu bohaterów, tak jak w Raid. Raid chyba każdy z was kojarzy. Długo grałem w Raid, obecnie nie gram, może kiedyś wrócę, ale nie ciągnie mnie, po prostu tam jedna funkcja doszła, która mnie wnerwiła i po prostu odpuściłem sobie. Tutaj jest gra bardzo podobna, ale widać, że ktoś zaczyna myśleć i zaczyna jakby to powiedzieć, urozmaicać tą rozgrywkę. Normalnie mamy tutaj, zaraz wam pokażę, to jest taki obóz, coś jak nasza baza. Tutaj możemy wytwarzać różne rzeczy, trening robić, nie wiem, tu jeszcze kilka jest rzeczy niezbudowanych, tu jakieś pudła są i tak dalej. No i mamy bohaterów, to jest typowa gra, w której levelujemy bohaterów, ale wszystkie pozostałe gry tego typu są takimi klikadłami, gdzie wszystko się skupia dookoła tych bohaterów tylko, a tutaj mamy troszeczkę Heroesa. Mamy nawet Tower Defense, kurka wodna, co jest ciekawe. Otóż jak wejdziemy sobie w menu, wiecie o co chodzi, no jest mnóstwo. Nawet Gwiezdne Wojny dzisiaj znalazłem, bo się zainteresowałem tymi rzeczami, takimi grami. Nawet Gwiezdne Wojny są z tej serii, powiedzmy, o levelowaniu bohaterów, ale to już stara gra podobno jest, tam jest tragiczna grafika, a... grafika w tej grze jest ważna, bo jak sobie gromadzimy tych bohaterów, to no, wygląd jest ważny, dla mnie przynajmniej. No i tutaj mamy galerię, czyli mamy standardowo, tak jak w tych grach, legendarne postaci epickie, tak? Później mamy jeszcze rarki i mamy te tak zwane zwykłe, czyli common. Moi drodzy, po pierwsze grafika, ale to już wiadomo, że zaczyna to się dziać, zresztą w Raidzie też jest świetna grafika tych postaci, ale tutaj no w niczym to nie ustępuje. Zobaczcie, jak wyglądają goście. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Do tego gra wprowadza pewne innowacje. No jeszcze tutaj może kilka jakichś postaci bym pokazał. No to takie zwykłe. Bardzo żałuję, że tego typu gier nie ma z jakimiś, kurczę, nie wiem, takimi bardziej współczesnymi rzeczami. Nie wiem, co tu wam pokazać. Elfów może... może nie, może jakichś ludzi. O, zobaczcie, jak to wygląda. No musicie przyznać, że ktoś tutaj wykonał kawał dobrej roboty, tak? No bo... wygląd bohaterów, a także ataki tych bohaterów potrafią być całkiem przyjemne. Tu jakiś chłopczyk, kurczę, bo tu są ogólnie tam jakieś krasnoludy, gobliny, no wiadomo, oni pościągali z tych wszystkich fantazy światów. O, tu jakiś jest jeszcze, też widać, że to jest jakiś krasnolud chyba, ten, o, ludzki łucznik. No i tam później oczywiście to najbardziej wypasione postaci, no to pewnie będą legendarne. Mi najbardziej się takie ludzkie podobają. O, zobaczmy taką babeczkę. No widzicie.
Wydaje mi się, że tą grę zrobili Chińczycy albo coś tam, te regiony, ponieważ oni mają taką fazę, która mi się też nie bardzo podoba w anime, że ta kultura azjatycka kobietę przedstawia jako tutaj dojrzałą kobietę, ciało, natomiast twarz i głowa to jest jak małej 10-letniej dziewczynki. Zawsze mi się to w tym anime nie podoba, zawsze mi to tak się z pedofilią kojarzy, szczerze mówiąc, gdzie mamy powiedzmy kobietę, ale twarz, no niestety, jest dziewczynki. I w grach jest dokładnie to samo w tych takich zacięciem azjatyckim, że i te głosiki, o, jeszcze jest głos dziecka, nie? Normalnej dziewczynki takiej 10-letniej. I to mi się kłóci, bardzo mi się to kłóci, szczerze mówiąc. Ale tutaj aż tak daleko to nie poszło. Nie wiem, czy tutaj nie ma jakichś zwykłych ludzi, kurczę. No zobaczcie. Projekty są moim zdaniem świetnie zrobione. O, maszkaronów też oczywiście jest sporo. Widać, że tu kasiora poszła już potężniejsza, ponieważ na przykład niektóre zdolności specjalne podczas walki mają oddzielne animacje, filmiki takie jakby się włączają. Do tego te wszystkie potworki mają jakieś głosy powgrywane. To pewnie też będzie miało. Proszę, jaka pani. Nie, to wolę. O, jeny. Tu mamy jakiegoś trubadura. No, coś się dzieje. Biorąc pod uwagę, że to można grać na telefonach, na tabletach, no to naprawdę, naprawdę zaczyna się grać w tej, zaczyna się dziać w tej. Zaczyna się dużo, dużo dziać. Okej, to wam pokazałem. To teraz muszę wam pokazać, na czym polega ta rozrywka i o co mi w ogóle chodzi w tym filmie, bo na razie no mamy tych bohaterów, możemy ich sobie tam awansować, ale rozgrywka wygląda bardzo podobnie jak w Heroesach. To znaczy, idziemy do świata i świat wygląda tak. W wielu grach tych, które dotyczą powiedzmy gromadzenia, kolekcjonowania tych potworów różnych, no nie ma czegoś takiego, nie ma tej warstwy, że po świecie możemy chodzić i możemy powiedzmy zbierać różne rzeczy i szczerze mówiąc tu jest fabuła, nie wiem dokąd ta fabuła będzie trwała, czy dojdę do jakiejś ściany, się fabuła skończy, się zacznie naparzanka, ale ktoś sobie zadał trud, żeby zrobić te no wątpliwej jakości powiedzmy mapki, ale można tutaj zbierać różne rzeczy, tak? Jakieś pieczęcie, uruchamiamy w ten sposób skrzynki, możemy gadać z ludźmi, możemy okradać napotkane postaci, nie wszystkie, ale możemy. Mamy głównego bohatera i tu już wam zaraz pokażę. No, to jest moja główna bohaterka i nie jest to o dziwo jeden z tych pozostałych potworków, tylko to jest tak jakby nasz bohater. On bierze udział także w bitwach i ten bohater ma statystyki normalnie, a jak robimy jakieś akcje typu złodziejstwo, typu jakaś rozmowa, żeby kogoś przekonać, to są rzuty kością. Oni napisali, że wzorowali się na systemie Dungeon and Dragon. Ja tu nie widzę za bardzo systemu Dungeon Dragon, ale kości są i rzeczywiście jak mamy na przykład zręczność 14, to mamy plus 2 do rzutów na zręczność i tak dalej, wiecie o co chodzi, jeżeli ktokolwiek grał. Także następuje jakaś ewolucja, że z prostych klikaczy nawet ludzie dojrzeli, iż te tablety jednak, telefony, chociaż na telefonie to ja
nie wyobrażam sobie grania, ale jak ktoś ma zręczne, małe palce i jest młody, to rozumiem, że telefon wydaje się być odpowiednią formą. Dla mnie tablet jest odpowiednią formą i PC. No, wydaje mi się, że coś się zaczyna dziać w tej materii. To znaczy, te gry są coraz bardziej dopracowane i właśnie czasami możemy pograć to sobie na PC-cie i równocześnie gdzieś tam na telefonie, gdzieś tam na tablecie i mieć to samo konto, co jest bardzo, bardzo ważne. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Teraz tak, upgrade. Chciałem wam pokazać, bo tutaj mam umiejętności, ale jeszcze się nie wyznaję za bardzo na tym. No i kurczę, nie wiem, jak tu wam pokazać. Nie wiem, gdzie to jest w ogóle. No ale musicie mi uwierzyć na słowo. Nawet jakieś profesje tutaj wybierałem. Czy chcę być badaczem, złodziejem. No oczywiście wziąłem złodzieja. Kurka. I poległem na pierwszym złodziejstwie, gdzie taką książkę chciałem ukraść. No. Nie pokażę wam, bo nie wiem, gdzie to się klika, kurka wodna. Może to? To na pewno nie. Może na upgrade'ie. Skille. Nie. Nie wiem. No mamy tutaj typowe statystyki, czyli hubs, defense, attack. No, ale nie ma tu złodziejstwa, niczego takiego. Dobra. To wam powiedzmy, że nie pokażę. Ale jak wygląda walka? No, walka mnie troszeczkę zawiodła. Może byśmy tu znaleźli jakiegoś gościa, który chciałby walczyć. Tutaj nie ma. Oczywiście teren się zmienia. O, tutaj pieczęci. O, jak to kliknę, to jedna pieczęć będzie złamana na pewno. Tak jest. Jeszcze jedna została. Może zobaczymy tutaj, może znajdziemy jakiegoś gościa. Co do mapy, mapa jest prawdopodobnie duża. To są te odkryte przeze mnie tutaj tereny, a generalnie można to tak zrobić. Tutaj się startowało. No i nie wiem, no tu trochę tego jest. Ach, czekam i czekam na tego Broken Ranks, żeby wyszedł na tablety. Bo niestety na PC-cie no nie mogę grać, bo kurczę, takie maciupkie te okienka są. Nie wiem, oni wpadli w pułapkę, podejrzewam, że te wszystkie menu, przedmioty i tak dalej mają w jakiejś małej rozdzielczości i oni nie mogą tego powiedzieć. Ja lubię, jak jest duże. Po prostu jak coś jest, gość jak jest, albo jakieś przedmioty, ekwipunek. Jest to duże po prostu. Mam duży ekran, chcę mieć na dużym, a nie w malutkim okienku na środku ekranu i maciupkie te przedmiotki. No, mam nadzieję, że jak wyjdzie to w końcu na Androida, ten Broken Ranks, to będę mógł się tam zanurzyć troszeczkę. Dobra, pójdziemy, że tu będzie jakiś przeciwnik. Są tu jakieś jelenie i inne. Czekajcie, tu chcą gadać, tu jest miasto. Oczywiście cały czas jest fabuła tutaj, tak. I wszystko jest nagrane. Nie ma, że czytacie, tylko wszystko jest nagrane. Jest autentycznie głosy. Jedynie nasze kwestie, jak widać, są nieme. Alliance. A. Czyli może to jest ostatnia rzecz, która się odblokowała. No mamy dziennik, tak. Uwielbiam też takie w formie książki rzeczy, bardzo mi się to podoba. Tutaj różne nagrody zdobywamy i tak dalej, ale mamy też... czekajcie, niech to tak. O, mamy też tutaj questy podstawowe, jakieś tam samouczki, no takie rzeczy. Kurczę, nie chciałbym tutaj... Chciałbym z kimś się zmierzyć. Tu widzę, dużo jest do zbierania, ale nie ma... Jakby... Pójdę tu kawałek. Nie ma przeciwników. Tu jest jakieś Grand Arena, nie wiem, co to jest.
Tu podejść nie można. Oczywiście w obozie jakieś tam mikstury możemy robić. To też jest pewna innowacja. Możemy być specjalistami w kucharzeniu. To wszystko jest dobre. Cofnę się, bo chcę wam walkę pokazać. W ostateczności w obozie wam pokażę. Chyba w obozie też była taka możliwość. Tutaj, żeby skrzynkę dostać, to jest jakaś minigierka. No nie wykumałem, o co chodzi. Czy to trzeba kliknąć w określonym momencie? Dobra, bierzemy. No, dostaliśmy buteleczkę expa i tak dalej. Tutaj są takie rzeczy, które wymagają od nas logicznego myślenia. To znaczy, najpierw jest tyrada tego, nie wiem, gościa tutaj zaklętego na jakiś temat i później dostajemy pytania i musimy odpowiedzieć. Jak ktoś nie słucha, czyli klika dalej, 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 tak jak ja, no to wtedy tylko Fuchs nas ratuje. Dobra, lecę tutaj kartograf. Kartograf oczywiście nam umożliwia kupowanie map, nie musimy odsłaniać. Bardzo jestem zdziwiony, że tutaj nie ma tych przeciwników. Tutaj to jest pusto, bo ja wszystko wybiłem i wyzbierałem. Było sporo tych przeciwników. Zaraz zobaczymy, pójdę do góry. Tu powinny różne rzeczy być. No bo walkę muszę wam pokazać. Kurczę, już 16 minut i się dłużyzna robi. Jedziemy, jedziemy do góry. Tutaj pamiętam, tłukłem, więc coś tu było. Co to jest? Detection failed. Czyli, no, to też jest, jak mamy odkrywcę, to też rzuty kością są i co jakiś czas znajdujemy skrzynię z czymś podczas eksploracji. Dobra, tutaj nie. Spróbujemy tu. Tu nie można. O, jeny. Co ja mam biedny zrobić, żeby wam to pokazać, no? To jest portal, ale nie mogę chyba w niego wejść. Jest aktywowany, ale nie mam drugiego żadnego aktywowanego, więc... No jak wchodzimy do miasta, tu jest na przykład miasto. Wchodzimy, mamy jakieś budowle. Village Hall na przykład. Może tu ktoś być, z kimś możemy pogadać, tak? Ale ja tu już wszystko porobiłem, tak naprawdę. Tu gdzieś był gość, którego trochę okradłem. No dlatego jeszcze nie zrobiłem zadania. Czekajcie, wyjdę stąd. Jednak w obozie muszę wam pokazać. Chyba walkę, mam nadzieję, że będzie. Okej. A więc po kolei to mamy tutaj co? Tu są wszystkie rzeczy, które możemy zdobyć, tak, jakieś eventy i tak dalej. Oczywiście mikropłatności, no to chyba nie muszę mówić, bo każda mobilna gra to już jedzie z tym równo. Tutaj mamy jeszcze, jak myślicie, co to jest? Coś w rodzaju Battle Passa, oczywiście wszystkie gry już mają coś takiego, że zdobywamy sobie po kolei nagrody, a jeżeli chcemy zapłacić, to możemy sobie na dole kupić i to kosztuje tu chyba stówę, dokładnie tak, stówę. No, mam nadzieję, że bez tego też się można też pograć. Co tutaj jest jeszcze? A, tu jest przywoływanie potworów. O, mam 4 te. No niestety, potrzebuję 5. Wtedy zauważyłem, że lepiej fioletowego uzyskać. Mamy ekwipunek, tak, swoje jakieś tam rzeczy, butelki, wszystko to, co przez ten czas się zgromadziło, czyli fajne. I tutaj mamy swoich przydupasów, znaczy to jest ta główna postać moja. Level 15 nabiłem, jak widzicie, nie wiem, czy to dużo, czy to mało. No i postaci, które wybrałem do swojej drużyny, w drużynie jest 5 gości. To jest akurat dziewczyna lecząca,
Też im się udało, że tu nie ma twarzy dziecka, tylko takich młodej. No to jest taka tam zabójczyni. To mi niedawno wyskoczyło, więc sobie wyszkoliłem. Od tego gościa to było zadanie po prostu. Ten też to był poszukiwać skarbów, trzeba było od smoka ukraść tam jakiś przedmiot. No i tutaj różne takie... Tu też jakiś typowy krasnolud. Ten to jak z rajda wygląda totalnie. Tu jakiś... Taki gościu, no i zwykli. Ale jest tutaj taki system, że każda postać może osiągnąć setny poziom. Też mi się to wydaje dziwny, bo w tych wszystkich, które do tej pory grałem, w takich grach, no to Rarek na przykład może osiągnąć 40 poziom. Później jakiś tam fioletowy, 60 poziom, złoty, 80, wiecie o co chodzi. Tutaj wygląda na to, że wszystkie postaci mogą osiągnąć poziom setny. Z tym się jeszcze nie spotkałem. No to jakiś mięśniak, tu taki gościu i ten to totalnie z rajda tą frakcję przypomina takich jaszczurów, nie? Ale ten mi się podoba. Standardowo chciałbym tak ludzi złożyć drużynę, nie? Ale wiadomo, że to nie o co to chodzi. Dobra, no i to wam pokazałem. To teraz tutaj było szkolenie. I szkolenie to jest ten robot, czekajcie, Drilling Ground albo Tutorial, nie mam pojęcia, może to. O, tak to wygląda. Powiem szczerze, że słabo, takie uproszczone heroesy są to troszeczkę. I na czym polega walka? Tutaj mamy te nasze postaci wszystkie, tu widać, który level jest. No i widać, że 5 mogę tutaj wystawić, nie? No więc wystawiamy w dowolnym kwadracie na swojej połowie, tak? No tu jest ten przeciwnik, nie wiem, nigdy tego nie robiłem, tej walki, także nie wiem, o co tu chodzi. Możemy przed walką skorzystać z różnego rodzaju... O, tu akurat nie mogę... takich dopałek, jak butelki, jakieś ciastka, takie, no full tego tutaj jest, zwłaszcza no jeżeli można specjalizację wziąć, to pewnie tego bardzo dużo będzie. Można się też uleczyć. A to co to jest? Captain Skill, właśnie, to jeszcze nie wiem, jak się robi, żeby kapitan był. Niby chyba mam jakieś postaci z umiejętnością dowódczą, ale nie wiem, co trzeba zrobić, żeby to zadziałało. No dobra. No i teraz bierzemy challenge. Walka wygląda tak. To nie mogę tego zatrzymać. Ogólnie pasek im się ładuje i w momencie, kiedy pasek się załaduje, to mogę kliknąć. Wtedy gra się zatrzymuje i mogę w dowolne miejsce rzucić ten czar. Każda postać ma swoją pasywkę, umiejętność aktywną, którą normalnie trzepie się, oraz trzecią rzecz, taki to się nazywa Ultimate Attack chyba tutaj, i to my możemy sterować, gdzie ten atak ma być skierowany. Oczywiście na pewno tutaj zachodzą jakieś powiązania pomiędzy postaciami i tak dalej, tak jak to jest w tego typu gierkach. No ja do tego jeszcze nie doszedłem. No rzucę tutaj tą bombę. Proszę bardzo. Teraz ta może leczyć. Jak widzicie, dosyć ładnie to wygląda. Tutaj gościu jest. On rzuca takiego jakby ptaka. No i to jest laska, która atakuje bardzo mocno jednego gościa. Ale nie ma żadnej animacji. Szkoda. Myślałem, że to się włączy. Bo te ich umiejętności... Mają takie nagrane animacje, kurczę. Czekajcie, będę to rzucał. Oczywiście można tą bitwę rozegrać automatycznie. Wystarczy, że tu auto bym kliknął. O, coś tu complete. No i możemy wywnioskować, która z postaci zadaje
największe uszkodzenia, która najlepiej leczy i tak dalej, prawda? Możemy sobie sprawdzić, o właściwie to, możemy sobie sprawdzić, co mamy. To ta moja główna postać. Możemy zobaczyć, jak walczą pozostali, ale jak to zrobić? Chciałbym zamienić. O, tych jeszcze nie, nigdy w bitwie nie widziałem, więc sobie. Zobaczmy. No i zobaczmy, jak to ci walczą. O, widać, którzy wręcz, którzy z tyłu walą. Jestem ciekawy tych ich specjalnych ataków, co to będzie w ogóle. Pierwszy dojdzie ten, okej. Okay. Cóż to jest? Raging, okej, okay, czyli on zaatakuje tak w tą stronę. Aha. Teraz ten gościu młotkowy, uwaga. Taki cios. Teraz ten. Trucizny, ten co robi. Coś takiego i kobitka, jakieś leczonko, co? No niestety nie widzicie animacji, może tutaj jest wyłączona. Normalnie przy niektórych się filmik pojawia, jak robi ten atak. No. Można też, zauważyłem, automatycznie rozegrać taką bitwę. No. To chyba tyle, co wam chciałem pokazać. Nic tu, no dziennik, co tu jeszcze jest? Te wszystkie ikonki. Hero, Summon, no to, że możemy przywołać. To, aha, to wam pokazywałem. Event, no sklep, oczywiście wiadomo, że musi być. Tutaj jeszcze coś jest. A, właśnie. Tutaj są chyba te moje moce, atrybuty. O, właśnie, to tu jest, widzicie. Jest siła, inteligencja, zręczność, kondycja, charyzma i mądrość. I rzeczywiście to ma jakieś przełożenie na grę, bo na przykład ja mam to dexterity duże, no i mogę kraść. Co prawda tej książki nie udało mi się ukraść, ale no rzut miałem tragiczny tej kości, więc nawet bonus nie pomógł. Oprócz tego tutaj no, że jestem złodziej. Myślałem, że to będzie opłacalne, no nie wiem, jak będzie dużo ludzi do okradania, to będzie opłacalne, jak nie, to lipa, mogłem wziąć przygotowywanie posiłków. Tutaj możemy zdecydować, jakie obrażenia, akurat tutaj ja na ogień się zdecydowałem. I affinity, o kurka, tego to nie widziałem. No to nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc, pierwszy raz to widzę. Elemental affinity, no dobra, tu będę musiał, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. 7 poziomów czegoś tutaj jest. Blazing. No okej. To zresztą się chyba... No i Alliance się przed chwilą... tu jeszcze listy. To wiadomo, o co chodzi. To. Co to jest? Aha, update'y. To prawdopodobnie taki zbiór wszystkich porad samouczków. Tutaj sklepik, można oczywiście wymieniać te kulki. Te kulki się chyba zdobywa, prawdopodobnie kupić też je można, bo to w takich grach wiadomo. No i tu to jeszcze nie wiem, Alliance. O proszę, Rasija tu jest, ciekawe czy jakieś polskie są. Nie ma. Nie ma. Nie wiem. Może nie grają. Nie wiem, czy to są te Alliance ranking.
Gloria, coś tam. Tu jest ruskie jakieś. Angielskie. No nieważne. Nie wiem, czy ta gra oczywiście przeżyje i nie to, że ją wam polecam, absolutnie nie zachęcam, nie polecam. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że no to już nie wygląda tak jak kilka lat temu gry na tablety, tak? To już jest coś zupełnie, zupełnie innego. Widać, że pracy i pieniędzy było tutaj wrzucone i to całkiem sporo. I wydaje mi się, że może coś się ruszy, bo na rynku pecetowym mamy trochę chyba taki zastój, nie? Że nie ma żadnych innowacji. Może ich pogonią ci mobilniacy troszeczkę, tak? Prawdopodobnie na tych grach dużo kasa jest, tak? Jak ktoś tam na telefonie gra, to wrzuci to 5 zł na to, czy 10 zł na to. Jak grają miliony ludzi, no to robi się z tego kasa porządna. Chińczycy prawdopodobnie mają możliwości przerobowe potężne, ale wiadomo o co chodzi. Jak pytamy, nie wiem czy to jest anegdota, ale spotkałem się z czymś takim w internecie, jak pytamy w Europie na przykład, czy w Stanach młodego dzieciaka, kim chce być, no to mówi, że chce być youtuberem, influencerem, tiktokerem i tak dalej. Jak się w Chinach gościa pyta, to mówi, że chce być inżynierem, naukowcem i tak dalej. Także no, może to jest naciągane, ale myślę, że coś w tym jest. Niestety, coś w tym jest. Dobra, to tyle. To chciałem wam pokazać i tak pół godziny ględzenia wyszło. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego. Zaskoczyło mnie w tej grze. A, jeszcze nie powiedziałem wam o tym Tower Defense. Bo tutaj są różnego rodzaju. Czekajcie, bo tu na gobliny jakieś miałem. Tu chyba gobliny były. Mogłem tu się trzepać. Tu trochę poodsłaniałem. Otóż różne są walki i nawet jedną taką miałem właśnie, że był Tower Defense i mogłem swoich, co prawda prosty bardzo Tower Defense, ale jednak zaimplementowali tutaj Tower Defense'a, że miałem za zadanie nie normalnie się trzepać z gościami, tylko była trasa, którymi te jakieś tam chyba gobliny, no i taki jeden większy ich szefu na końcu szedł oczywiście. No i moi stali po drodze, wiecie na czym Tower Defense polega. Ja ich mogłem rozstawiać, mogłem tymi czarami walić. A pięć goblinów, jeżeli dopadło do takiej bramy, to przegrywałem to, no bo wiadomo o co w Tower Defense chodzi, tak? Żeby do końca trasy no, nie doszły te jednostki. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, z taką innowacją, no i naprawdę myślę, że może coś z tego wyjdzie. A teraz jeszcze sztuczna inteligencja dochodzi do głosu, to na pewno pomoże w takich gierkach, nie wiem, w projektowaniu na przykład tych potworów czy czegoś takiego. Wiadomo, że to będzie pewnie podobne wszystko do siebie, ale kto wie? Kto wie? Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.